Liderka białoruskiej opozycji wzywa obywateli do pokojowych protestów. Apeluje także do władz w Mińsku o dialog. Od początku tygodnia milicja zatrzymała już ponad 7 tysięcy demonstrantów, którzy podważają oficjalny wynik wyborów prezydenckich. Reaguje także Europa. To nagranie wykonane tuż obok aresztu śledczego w Mińsku. Na nagraniu słychać okrzyki zatrzymanych demonstrantów. Byli bici i torturowani przez funkcjonariuszy białoruskich służb. Zatrzymanych zostało także czterech obywateli Polski. To relacja jednego z nich. Przewieziono nas na komisariat do takich piwnic MSW i tam rozpoczął się cały proces, który trwał kilkanaście godzin. To był proces tortur i znęcania się psychicznego nad nami. Wszyscy aresztowani Polacy zostali już wypuszczeni z aresztu. Mieszkańcy Białorusi protestują po rzekomo sfałszowanych wyborach prezydenckich. My, zwolennicy zmiany, jesteśmy w większości. Są udokumentowane dowody, kopie protokołów, gdzie komisje uczciwie liczyły głosy. Poparcie dla mnie wynosiło od 60 do 70%. Oświadczyła była kandydatka na prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanowska. Protesty szybko przerodziły się w starcia z milicją. Cichanowska zaapelowała, by rozwiązać sytuację pokojowo. Musimy powstrzymać przemoc na ulicach białoruskich miast. Wzywam rząd do zaprzestania tej przemocy i przystąpienia do negocjacji. Zwracam się do wszystkich burmistrzów miast, aby w dniach 15 i 16 sierpnia działali jako organizatorzy pokojowych imprez masowych w każdym mieście. Pracownicy fabryki samochodowej przystąpili do bezterminowego strajku. O sytuacji na Białorusi rozmawiali premierzy Polski i Czech. Rozmawiałem z polskim premierem Mateuszem Morawieckim i zaproponujemy przewodniczącemu Rady Europejskiej pilną wideo rozmowę członków Rady w sprawie Białorusi. Nie można czekać. Białorusini potrzebują naszej szybkiej pomocy. Wybory muszą być powtórzone, muszą być przejrzyste i w obecności zagranicznych obserwatorów. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał także z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen nieoficjalnie podczas posiedzenia Rady Europejskiej do spraw zagranicznych. Polska zabierze głos jako pierwsza. Dziś Sejm przyjął uchwałę w sprawie sytuacji na Białorusi. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z całą mocą potępia stosowanie przez władze Aleksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji wobec społeczeństwa białoruskiego oraz fałszowanie wyników wyborów prezydenckich w Republice Białorusi 9 sierpnia 2020 roku. Od początku tygodnia w wyniku protestów dwie osoby zginęły, kilkaset zostało rannych, a aresztowano ponad 7 tysięcy osób.